Witam wszystkich, ja jestem Domczor. W tym odcineczku będzie troszeczkę mniej padaczkowo, ponieważ zrobię sobie typowanie walk, czyli to co ostatnio jest w modzie. Zawsze to nagrywam. Przy poprzednich edycjach też się zdarzało. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, na kogo ja typuję. Ok, no to typujemy już pierwszą walkę. Pierwsza walka to jest Casti kontra Krycha. No, powiem tak, Krycha jest, no powiedzmy, agresywnym człowiekiem. To znaczy, myślę, że taki ma agresywny styl walki w sensie, chciałem powiedzieć. Natomiast Kasti, Kasti troszeczkę bardziej spokojny. Myślę, że tutaj ta walka jest taka wyrównana, ale daje 65% na Krychę. Uważam, że jest to wyrównana walka kolejna, Oleks kontra Hasi no dla mnie to są mm, osoby, których naprawdę nie znam więc tutaj trudno się wypowiedzieć natomiast jednak Oleks y z Ukrainy miał tam był jakimś tam mistrzem boksów, więc jednak jeśli ktoś ma doświadczenie, no to mnie to przekonuje, natomiast Hasi no to on tylko tak walczy no nie robi tego przez całe życie na pewno, więc stawiam tu na Oleksa kolejna, bardzo łatwa walka dla mnie do obstawienia, Ewelona kontra Esmeralda, obstawiam tutaj na Ewelonę. Przede wszystkim w tej walce nie będzie się liczyła technika Ponieważ no, uważam, że żadna dziewczyna, żadna z tych, z obu dziewczyn nie ma jakiejś tam techniki, właśnie w mieszanych sztukach walki. Tutaj się będzie liczył tylko charakter. Natomiast Ewelona jest takim typem charakteru, który naprawdę jest wygadana i lubi dążyć do celu. Natomiast Esmeralda, to patrząc, oczywiście oceniam je po Instagramie, prawda? Natomiast patrząc na Instagram Esmeraldy, no jedyne co ja tutaj dostrzegam, to ona po prostu dla niej priorytetem jest. Zrobić sobie ładną fotkę, ładnie wyjść i ładnie wyglądać Myślę, że osoba, która całe swoje życie skupia na tym, aby ładnie wyglądać No nie będzie umiała się wziąć w garść i po prostu komuś przywalić Ewelona ruszy jak rozcieczony lew i w pół minuty pozamiatane Dawid Malczyński kontra Tomek Olejnik No to jest dla mnie również, yy, uważam, łatwa walka do obstawienia Tomasza umiejętności mogliśmy już ocenić na filmiku u Kruszwila. Tomek wtedy przegrał z Błażejem, który wcale nie ćwiczył. Więc no przepraszam, jeśli Tomek przegrywa z Błażejem, który wcale nie ćwiczył, no to umiejętności Tomka są naprawdę małe. Uważam, że jedyna szansa, aby Tomek Olejnik wygrał z Dawidem, no to musiałby być jakiś naprawdę farciarski uderzenie. Natomiast Dawid Malczyński musiałby się również bardzo farciarsko zagapić i to jest jedyna szansa, że, że widzę, aby Tomek Olejnik wygrał. No jest to bardzo łatwa walka. Myślę, że wszystko się skończy w pierwszej rundzie. Obstawiam, że maksymalnie ich walka zakończy się w połowie drugiej rundy, ale to tylko dlatego, ponieważ tak uważam, Tomek będzie się dobrze bronił, dobrze uciekał i być może Dawid Malczyński będzie miał z nim trudności. Natomiast nie spodziewam się w tej walce, aby tutaj Tomek dużo atakował. I samu kontra Z Statystykami no to są bardzo podobni. Podobny wzrost, bardzo podobna waga, obydwoje są chudzi. I sam no, ćwiczy w czerwonym smoku i ćwiczy bardzo długo i dość intensywnie. Natomiast Rafonix, tak naprawdę, to Rafonix będzie dopiero miał swój debiut, bo wygrana z Danielem, no nie można uznać. Ja na przykład nie uznaję, że Rafonix wygrał tą walkę, bo po prostu Rafonix nic nie zrobił. W tej sytuacji po prostu Magical sam siebie pokonał, no po prostu sam siebie pokonał. Nawet w tej walce nie mogliśmy zobaczyć Rafonixa, więc ciężko mi ocenić Rafonixa, ponieważ jego umiejętności nie znam. Ale też nie oceniam go jako słabego człowieka. Myślę, że to będzie walka mniej więcej 50-50. Pamiętajcie, że niejednokrotnie na Fame MMA ktoś kto był faworytem przegrał. Uważam, że Rafonix ma trudnego przeciwnika, ale myślę, że Rafonixa też na wiele stać. Następna walka Roll Krużwil kontra Mini Mike. No i tu znowu bym powiedział, że to jest walka 100 do 0. Ciężko mi sobie wyobrazić tą walkę. No naprawdę ciężko mi się coś powiedzieć no oczywiście stawiam tutaj gdybym już miał obstawiać pieniądze to postawiłbym na Lorda ponieważ uważam, że bez względu na to jaką mini Mike ma siłę wyobraźcie sobie no takie prawa fizyki no, lżejszy obiekt nie jest w stanie popchnąć cięższego obiektu ponieważ ten lżejszy obiekt sam się odepchnie do tyłu no jednak tutaj Kruszwil no wygra walka Adbustera, który ma doświadczenie kontra Malczyński, który jest początkującym, ale jego brat Dawid Malczyński dobrze walczy, więc myślę, że Marcin Malczyński również będzie dobrze walczył. No jednak to są bracia, te same geny mają, więc myślę, że styl Marcina Malczyńskiego będzie bardzo podobny do stylu Dawida Malczyńskiego. No Adbastera lubię, ale tutaj tak bardziej obstawię 55% na Marcina i niestety 45 na Adbastera. Przepraszam cię Marek. To jest bardzo wyrównana walka, więc po prostu tutaj strzelam. I tutaj walka wieczoru Bonus BGC kontra Marcin Najman L Testosteron. No przede wszystkim ja tutaj obstawiam na z całą pewnością, bez wahania na Marcina Najmana, ponieważ przekonuje mnie to, że ma kilka albo kilkanaście lat doświadczenia, już tam nie wiem ile. No, był tym zawodowcem, więc na pewno w głowie ma również dużo zapamiętanych, ciekawych technik. Myślę, że to będzie też bardzo krótka walka, i no pewnie wszyscy mnie zjedziecie za to w komentarzach. Na pewno wszyscy mnie za to zjedziecie, ale ja uważam, że po prostu bonus padnie no w pierwszej rundzie i, i bardzo szybko. Dobrze, no to takie było moje typowanie walk. Ja jestem Domczor, wbijać na moje inne filmy. Te zabawne, te o epilepsji, te o Fame MMA, w poprzednich edycjach nawet robiłem, bardzo lubię Fame MMA i nawet do poprzednich edycji też robiłem wiele fajnych filmików. No i zapraszam w ogóle na mój kanał, komentować ten film. Ja jestem Donczor i się z Wami żegnam. Do widzenia! Masno, 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 masno! C, c, c.